Ja zacząłem bardzo późno, bo na drugim roku polonistyki poszedłem do Teatru Rozmaitości, zobaczyłem spektakl Grzegorza Jarzyny i postanowiłem zostać reżyserem. Więc nie wiem kiedy, niedawno. Ten pomysł zrodził się jakoś wielofalowo, ale może dlatego, że jako młody chłopak po prostu mój ojciec miał wypożyczalnię kaset wideo, oglądałem dużo tych filmów, a poza tym z potrzeby takiego komunikowania się z widzem po prostu. Wydaje mi się, że taki zabieg spowodował, że ludzie po prostu na nowo mogą usłyszeć te dziady. Czyli Quentin Tarantino i Adam Mickiewicz, można ich pogodzić? Absolutnie uważam, że tak. To tylko dowodzi wielkości Mickiewicza.